Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na imprezy organizowane w tym tygodniu. Przygotowano propozycje zarówno dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Z okazji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Poznaniu Leszczyńska Książnica zaprasza na lekcje poetyckie dla młodzieży. W tym roku z młodzieżą spotkają się Dominik Górny, Robert Rudiak oraz Paweł Kuszczyński i Jerzy Beniamin Zimny. Spotkania odbędą się w piątek 4 listopada o godzinie 11. Również w piątek bibliotekarze zapraszają na godzinę 18 do Ratuszowej, gdzie odbędzie się spotkanie literackie pod hasłem Generacje. Imprezę odbywającą się w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego poprowadzi współautor Generacji, poeta i krytyk literacki Ryszard Biberstein. Podczas spotkania zabrzmi również muzyka pianistyczna w wykonaniu Tomasza Bibersteina. W sobotę 5 listopada o godzinie 17 w Bibliotece Ratuszowej rozpoczną się zaduszki poetyckie pod hasłem Między niebem a ziemią. Celem projektu jest wspomnienie i upamiętnienie twórców, artystów, a szczególnie ludzi pióra związanych z regionem leszczyńskim i Lesznem. W spotkaniu wezmą udział Sabina Klak, Ewa Rosolska, Gabriel Roszak, Zbigniew Zalesiński i Katarzyna Zmysłowska. O oprawę muzyczną zadbają Przemysław Maćkowiak gitara oraz Barbara Stencel śpiew, Bartosz Bortel pianino i Magdalena Nowacka skrzypce. W najbliższą sobotę, 5 listopada o godzinie 16 w gmachu głównym biblioteki odbędą się pierwsze zajęcia nowego studia teatralnego dla dzieci. Rekrutację prowadzi Ukraiński Dom w Lesznie. Zajęcia poprowadzi nauczycielka Anastazja Kowalenko, absolwentka Wydziału Kultury i Sztuki Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerami 571 405 035 i 65 537 32 22. Z kolei na poniedziałek, 7 listopada, zaplanowano kolejne spotkanie z cyklu Między wierszami – Teraz kobiety. Tytuł wydarzenia to Anna Iwaszkiewicz, Maria Morska – Niedokończona przyjaźń. W spotkaniu wezmą udział Małgorzata Zawadzka i Robert Papieski. Początek o godzinie 17 w Bibliotece Ratuszowej. Szczegóły wszystkich wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz na jej profilu na Facebooku.